Dzień dobry, moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrania Warcraft 2. Jestem Ilius Vanderdeck, zagrany z waszym gospodarzem. Klingoni mają takie powiedzenie: dobry dzień, by umrzeć. Czym dziś jest dobry dzień, by umrzeć. I dziś jest taki dzień. Wtorek, 11 października, rano. To dobry dzień, by umrzeć. Tak. Będziemy umierać dzisiaj. I to bardzo, bardzo wiele razy, ponieważ następna misja, którą będziemy przechodzić, jest jedną z najtrudniejszych misji w grze, jeśli nie najtrudniejszą. Oczywiście mówimy o podstawowej kampanii. I teraz taka jedna informacja organizacyjna, ponieważ ja tu nagrywam rano, jest godzina 9, a w związku z tym zapomnę słuchać po moim głosie i po moim pociągnięciu nosem, niestety, ale mam lekki stres atakowy, z którym, no niestety, którego nie pominę, więc będziemy mieli taką lekką niedogodność. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. I co? Lecimy, nie? Dobra. Tak, czwarty. Upadła. Pozostały jedynie zachodnie regiony Lordaeronu, które jeszcze przeciwstawiają się Hordzie. Podczas gdy orkowe klany przygotowują się do ostatecznej batalii przeciw słabnącemu przymierzu, wódz wojenny przysyła ci niepokojące wieści. Gul'dan i jego klan Łupieżcy Burzy zdradzili Hordę oraz zmusili klan Młota Zmierzchu, by wypłynął na poszukiwanie starożytnego grobowca kryjącego się pod powierzchnią wody. Nasz szpieg, który działa pod nadzorem Doomhammera, donosi, że Gul'dan podniósł z dna oceanu wyspy wulkaniczne i w ten sposób otworzył ukrytą tam kryptę. Chociaż nie wiadomo, co wielki czarnoksiężnik wypuścił z tego grobowca, wódz wojenny wydał rozkaz: zniszczyć klany renegatów i powrócić z głową Gul'dana. Gdyż klan Łupieżców Burzy i klan Młota Zmierzchu. Proste zadanie, nie? Proste. Proste! Proste! Ja wam przysięgam. Obiecuję, że prawdopodobnie będziemy tą misję powtarzać. Początek tej misji będzie powtarzać wielokrotnie. Więc nawet nie będę się posuwał do jakiegoś, do jakiego wycięcia. Garść informacji na początek. Odnośnie filmiku, który przed chwilą obejrzeliśmy, ten demon, który tam się pojawił, miał być, według mojej wiedzy, użyty w grze Diablo 1 jako właśnie przedstawienie Diablo samego. Samego Diablo. Ale że no, wyszło jak wyszło, to wyszło w sensie, wyszło jak wyszło, w sensie, no, że już twórcy mieli własną tutaj koncepcję. Dobra. Dobra, teraz tak, pierwsze co chcemy zrobić, to oczywiście z przyjemnością! Ahoj! Ja to misję na bank będę powtarzał.
to jest nie do... Ty tu rządzisz? To jest więcej jak pewne, o tak powiem. Wszyscy chcą zrobić przede wszystkim... Tak, kolego! Ty tu rządzisz? Aho! A właśnie. Z przyjemnością! Ahoj! Ty tu rządzisz? Z przyjemnością! Ahoj! 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 Ty tu rządzisz? Ty tu rządzisz? Ty tu rządzisz? Tak, z przyjemnością! Wożuwia trzeba ten... pozbyć? O, właśnie. Ty tu rządzisz! Ty tutaj! Wieża strzelnicza. Teraz tak. Pierwsze, co chcemy zrobić, to... Co zabić? Tak, kapitanie! Tutaj się tych... Tak! Okej! Tak! Jednostek zadokować do transportowca. Tak, kolego! Co za dobra! Tak, kapitanie! No, mówiłem. Mówiłem, że będzie katar. Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz. No niestety tak mam. Kolejna przygoda nosowa. Tak, kapitanie! Ahoj! Tak, przenieśmy się tutaj. Jeżeli mi się uda, to jednym precyzyjnym uderzeniem mógłbym... Co? Atakują nas! Org, błąd. Org, ty tu rządzisz! Z przyjemnością rządzisz! Ahoj, ty tu rządzisz! Tak, kapitanie! Z przyjemnością! Mam nadzieję, że mi się to uda. Z przyjemnością! Dobra, jest! Ubite! Dzięki temu mamy mniej ludzi. Znaczy orków do... Atakują nas! Wykonania na tej wyspie. A to będzie kluczowe! Z przyjemnością! Tak, kolego! Ty tu rządzisz! Ahoj! Tutaj... Org! Teraz ty... Ahoj! Będziesz szedł po... Wybierał się po kolejną grupkę. Org! Ahoj! Poradzicie sobie już, dobra. Tak, panie, tak, panie. Dobra. Tak, kolego? Ten desantowiec weźmie te katapulty i zawiezie je tam. Teraz ten desantowiec wróci się. Z przyjemnością! Zawiezie tych peonów. Tutaj. Założymy tutaj pierwszy przyczółek, a nie główną bazę. Co zabić? Okay. Dobra, tak, mamy tutaj te katapulty, świetnie. One się przydadzą. One bardzo się przydadzą. Tak, kolego! Ty tu rządzisz! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Org, z przyjemnością! Tak, kolego? Tak, Org, wasza grupka. Ty tu rządzisz! Zapiszmy. Zapis profilaktyczny. Dlaczego niszczenie farm jest tak ważne? Ponieważ każda farma to 4 jedzenia. Tych farm było tutaj chyba raz, dwa,
4 albo 5. Mamy od razu 20 jednostek jedzenia, czyli 20 jednostek wróg może sobie w tym momencie już... Może sobie już wróg... znaczy nie wybuduje sobie 20 jednostek już dodatkowych wojskowych. To będzie kluczowe. To jest kluczowe, ponieważ... Ork, ty tu rządzisz! Strasznie się ślimaczę. Niedobrze. To będzie kluczowe, ponieważ... Dobra, niech będzie, że tak. I to Moktar! Natomiast wy... Proszę tutaj. Ty tu rządzisz? Ahoj! Tak, kolego, z przyjemnością! I to... Z przyjemnością! To kosztuje... aha, 8450, dobra, nie ma co. A w każdym razie niech ta grupka tutaj sobie stoi. Działa. Teraz tak, zobaczmy co jest tutaj. Mam tylko nadzieję, że nie wywołam wrogów. Atakują nas! Lasu. No właśnie. Bo tu już się zaczyna baza wroga. Aha. Ahoj! Atakują nas! Ahoj! Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Ahoj! O! Pięknie. Właśnie nimi po to, między nimi były potrzebne nam te... Tak, kolego! Katapulty tutaj. Pozbyć się wrogich jednostek. Teraz tak. Złoto! Wy! Do... Wydobycia drewna. Muszę wydobyć tutaj drewno, a tutaj zbudujemy z kolei kolejną... kolejny ratusz, kolejny Great Hall, tak zwany. Okej, na razie idzie... Nie chcę mówić, że dobrze, ale... Ale idzie dobrze. Moktar! Jeśli się za to drewno tutaj. Trzeba przynajmniej jeszcze jednego tego. Ciekawe, zastanawiam się, na jakiej zasadzie komputer tutaj ten sobie oblicza priorytet ataku. Do roboty. Gordon. Aby zbudować mu tutaj... Mistrzu? Ale najpierw może te świnie wymordujmy, bo... Dobrze, okej. Tak, panie. A, Spaceon. Co za mistrzu? Się? Tak, panie. Chcesz Możemy teraz spokojnie zacząć budowę. Doktor. Tutaj jest, są farmy. Teraz tak, każda farma to oczywiście mówiłem wcześniej 4 jednostki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu chyba będzie jeszcze 3 farmy, czyli mamy 9 razy 4. Ja pierdzielę.
niedobrze. Dobra, najpierw przede wszystkim tak. Chcę rekonesans wokół tej wyspy. Żeby sobie wiedzieć, co do nas płynie, co do nas nie płynie. Jak to jest wszystko groźne tutaj. Ale dobra, na razie jest wszystko ok. Tutaj gdzieś powinna być plama oleju. Czy no, ropa, tak? Ropa, złoże ropy powinno być. Plama oleju był oil patch, to się oryginalnie nazywa, nie? Bardziej na wschód trochę, tak? O, dobra. Może tutaj gdzieś to było też jeszcze. Ale dobra, mamy tutaj kolejną ropę. Okej, okay. Mamy dzięki temu wbudowany już tutaj hal, możecie się zająć, chłopaki, tutaj wydobyciem drewna. Teraz tak, ponieważ mamy na tej wyspie mamy dużo farm, nie musimy się o ich budowę martwić zawczasu. A to oznacza, że moi drodzy, ni mniej, ni więcej, ale... Gotów do pracy, Złotok! Że będziemy mogli że będziemy mogli się skupić na finansach. Aha. O. Niestety tak będziemy bronić naszej wyspy, nie? Poprzez właśnie takie... katapulty. Musimy przede wszystkim zbudować koszary. Gotów do pracy! Teraz zrobię. A nie po to, żeby tworzyć jednostki obronne, ale głównie właśnie po to, żeby móc... rozbudować się, jeśli chodzi o struktury nasze. Nasze bazy, naszą bazę. Raczej, jak widzę, tutaj nie ogarnia sobie. Znaczy, no, skupię się na naszej bazie tutaj, nie? No dobrze. Praca wykonana! Dabu! Zbudujmy może tą kuźnię. Albo nie, po prostu niech zacznie się produkcja większego, znaczy no, warowni, budowa warowni, produkcja. To gdzie? O kurde. Popadli naszych. Dobra. Zbierajcie drewno. Jakie to jest po prostu chamskie. Niestety problemem tej misji jest właśnie to, że dużo jest jednostek morskich, które nam będą przeszkadzać.
A my sami też będziemy chcieli szybko budować flotę, więc... no... Więc no, jakby to powiedzieć, mamy trochę... Gordu! Chłopaki, ale tu. Loktar! Mistrzu? Tak, panie. Tak, okej. Okay. Co będą komputer, czy nie będzie wysyłał desantów? Praca przynajmniej wykonana. Nie ma takiego priorytetu. 9300... Czy... ten... czy... Gordu! Czy chcę już mieć... laboratorium goblinów. Jak będzie goblin z laboratorium. Dlaczego? Bo będę mógł tworzyć od razu jednostki łodzi podwodnych, które tu będą kluczowe. Strasznie lubię tą muzykę w tej grze. Zresztą widać chyba, nie? Gotów do pracy! Praca wykonana. Dobra, 400, 400. Dobra, jedziecie. Słabu! Lokta! Działać mi to drewno tutaj. Chłopaki. Kurde, postawmy tu wieżyczkę, wiecie? Ale się uwzięli na tą moją bazę tutaj? Ha. A gdybym postawił w takim razie tutaj? Gotów do pracy! Wydobycie ropy. I od tego miejsca zaczął. W sensie... Byłoby takie głupie. Zobaczmy, czy to w ogóle przejdzie. Twój rozkaz, panie! Czy się nie skupią nagle na moim porcie tutaj? What the hell? Słabu! Loktar! Więcej drewna, panie kolego! Powiedzcie co? Od razu kupiec kreta, ale czy kupiec ogra? Ulepszenie na razie sobie podarujemy. Komputer jakimś dziwnym trafem. Aha, oni... Tak, bo oni się do tego, do ogra magu się już wyprodukowali. Dobra. Ciekawe, czy jak po tej stronie postawię... Praca wykonana! Tabu! Dadzą święty spokój. Znaczy tak, bo jeżeli się tutaj skupili już na tej wyspie... Zasadniczo powinni dać mi święty spokój już na tej. Ale tak i tak od tej strony raczej planuję budowę... Statek zbudowany! Atakuje mnie! Ty tu rządzisz? Okej! Dobra, to był błąd. Ale nie ma tego złego. Bo oni jak tutaj się oczywiście skupią na tym moim porcie, stoczni, oni raczej już tutaj się nie ten... No, chcieli dobrać się do mojego tutaj moich budynków. Ścieżkowanie mi na to nie pozwoli. Dobra, nie, wiecie co? To
to do końca nie jest taki zły, znaczy zły. Do końca nie jest taki dobry pomysł, żeby tutaj były te, żeby tutaj były katapulty, ponieważ one niszczą te okręty. Każdy zniszczony okręt to kolejny wyprodukowany okręt przez przeciwnika. Okej, dobra. Ty kolego. Lok tak, kapitanie! Zdesantuj mi tutaj. Będziesz zbierał drewno. Ahoj! Ty tu rządzisz! Z przyjemnością! Z przyjemnością! Zbierać będziesz drewno. Zog. O, i możemy już budować fortety. Świetnie. To teraz czekamy na odpowiednią ilość drewna. Tak, ładnie wszyscy pracują. To mi się podoba. To mi się bardzo podoba. Nie zmienia to faktu, że... Statek zbudowany! Ahoj! Z przyjemnością! Niszczą nasze miasto! Ahoj! Słabo! Coś, czego normalnie nie robię. Okej, mamy dużo złota, więc mogę się pokusić tutaj o ulepszenie tego katapult. Błagam cię, żeby cię tutaj nic nie zaatakowało. Praca wykonana. Aha, nie możemy, bo oczywiście porywałem się na to, naprawianie, tak? Czekaj, dobij do końca, zobaczymy, z jakim wynikiem wyjdziemy. Czy to będzie dalej jedności, czy dalej będą te? Zag. Okej. 9180, dobra, niech będzie. Proszę kolejnego tankowca. Tankera. Statek zbudowany! Ale się uparł! Praca wykonana! Jakie to uparte, patrzcie, tak, no! Tak, kolego! Z przyjemnością! O nie! Atakują nas! Ty tu rządzisz! O nie! O nie! To nie jest fajne. To jeszcze są pięciopoziomowe te... W nieszczęściu to są szybkie jednostki. Te 900 drop potrzebuję. 900 drop potrzebuję, żeby móc. Statek zbudowany z przyjemnością! Z przyjemnością atakują nas! Rozwal to. Bum. Kolejny ten, kolejny tankowiec. Niech mi tylko pierwsze 900 dropy wy ten. Co gdzie? Statek zbudowany! A bo idiota sobie tutaj patrzy, oczywiście zbierać drewno. Nie dziwmy, że... Dobra. Tak, kolego? Nie dziwmy się, że... Z przyjemnością! Tak skończył. Zag.
Ciachamy, ciachamy panowie to drewno. Wniosek z tego taki, że nie wolno tutaj ten dziobać jeszcze z drewna. Ale spokojnie. Damy radę jakoś. Pierwszy żółwik. To będzie kluczowa jednostka w tej misji. Jestem pewien. 480, 1000, 12 tysięcy. Mam dużo złota. Statek zbudowany! Mam 45 tysięcy, tu mamy ile? 25 tysięcy? Mhm. Spróbować zbudować kolejnego, ale dobra, na razie... A, bo dobra, w sumie czemu nie? Okej, to są te cholerne oczka. Tak, kapitanie? Droga, tak? Orkowie oczywiście nie mają świętej wizji, tylko mają oko Kildroga, czyli takie, no, dosyć słabej jakości, ten... Ahoj, to już nie będą nas atakowali. Tak, łodzie podwodne. Okręty z siłą pancernika, ale z pancerzem chłopa. Dosłownie. Dosłownie, dosłownie. Bo oni mają, nie mają żadnego pancerza, mają 80 chyba. Tylko punktów zdrowia. No. Czyli dwa razy więcej tylko jak przeciętny peon. Statek zbudowany. A przez to... Ty tu sprzedają się świetnie jako jednostki montowe. Więcej ropy, tak? Dobra. Więcej ropy, panowie. 800, dobra. Jeszcze natura i będziemy kolejnego... Kolejnego chłopca do wyrżnięcia. Teraz tak, naszym celem przede wszystkim powinny być tutaj te stocznie. Bez tego... Bez tego... no to będzie problem, tak? Bo... Komputer ogólnie tutaj będzie produkował się te statki, a jak mu zniszczymy te stocznie, to mu upiłujemy zęby, że tak się wyrażę. Co, gdzie, dlaczego? Aha, dobra, sobie tam działaj, synu. No jeszcze z bonusem jesteśmy super, kurde, jestem z siebie dumny. Ahoj, ty tu rządzisz? No, te nasze tutaj transportowce to robią furorę. Dobra, jeszcze jednego. Statek zbudowany! Jeszcze na spłynienie. Zodok! Ahoj! No i mamy tych jednostek. Fajnie byłoby dobić tak do 9, nie? Ale raczej to się nie stanie, zważywszy jeszcze na fakt, że ropy ubywa. Ale spokojnie, tu jeszcze mamy kolejny kranik. Tu gdzieś też powinien być dosyć potężny zasób. Zacznijmy od tego miejsca. Wieża strzelnicza, tak? Może bym wybudował pancernik. Ale na pancernik musiał mieć... Pozwolenie.
komputerowi za chwilę się skończy i tak, ta, zasoby się skończą, więc nie ma się co ten martwić. Bo nie mniej ważne będzie to mimo wszystko wyczyszczenie tych stoczni. Jedna znajduje się tutaj, druga znajduje się gdzieś tutaj. Z przyjemnością! A że te łodzie podwodne nie są za bardzo opancerzone, no bo nie mogą być. To widzisz, co się dzieje. No i też oczywiście łodzie podwodne nie podlegają pod... Statek zbudowany! Nie podlegają pod ulepszenia. Zotok! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz? Gorduk! Dobra. Zróbmy może to w ten sposób, że... Z przyjemnością! Z przyjemnością! Wyjdziemy, wypuńmy mu na spotkanie. Spróbujmy od tego miejsca zacząć mu niszczyć infrastrukturę nadbrzeżną. Ahoj! Ty tu rządzisz? Komputerowi oczywiście, mówiąc jemu mam na myśli komputerowi. Ty tu rządzisz? Ale... Nie chcę, by nasze jednostki morskie... Ty tu rządzisz? Zotok! I to! Może blokadę. Nie chcę, by nasze jednostki morskie ucierpiały. Zotok! Z przyjemnością! Ahoj! Z przyjemnością! Z przyjemnością. Więc zrobimy sobie mały rekonesans. Przy okazji oddzielimy oczywiście tutaj od... stocznie? Bo tak, co tu pamiętam. Tak, ma dwie stocznie. Skubanie. Fjordowie mają tutaj dwie stocznie, niebiescy mają tylko jedną. Przy okazji tak mamy obraz wrogiej bazy, nie? Au. Drogiej bazy tego, co się dzieje przede wszystkim tutaj, nie? A tutaj nie ma wież strzelniczych, znaczy jest jedna wieża strzelnicza jest, więc... Dobra. Będzie to zrobić mądrze. Zróbmy może tak. Ahoj! Zotok, z przyjemnością! Zotok, z przyjemnością! Gordu, atakują nas! Kurde! Ty tu rządzisz? Gordu, z przyjemnością! Jakim zafajdanym cudem, a ja wiem jakim zafajdanym cudem. Z przyjemnością! Wróć. Gdzie zapisałem sobie? Tego, tak? Dobra. Z przyjemnością tu rządzisz! Spokojnie, zapomniałem, że tu też urzędują wrogie okręty podwodne. Ahoj! Z przyjemnością! Z przyjemnością! Z przyjemnością! Ahoj! Z przyjemnością! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! A wrogie okręty podwodne widzą nasze okręty podwodne, a tym samym wrogie jednostki widzą nasze okręty podwodne również. Na szczęście wrogie okręty podwodne są tak samo skuteczne jak i nasze, a to oznacza, że możemy spokojnie... Z przyjemnością! Bezstresowo. Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Bum 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 bum. Ahoj! Ty tu rządzisz! Kurde molno! Wiedziałem, że tak się skończy. Z przyjemnością! Jakimś cudem wiedziałem. Ahoj! A nie zareagowałem, nie? Ahoj! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! A
na ślepo, ale dobra, trudno. Ty tu rządzisz, ahoj! Ahoj, z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Chłopaki, bezpieczny dystans zachować, bo tu jest wroga wieżyczka. Oczywiście pieprzone oko Kildroga. Emocje. Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Ahoj! Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Dobra. Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Ahoj! Zniszczmy mu tą platformę. Ty tu rządzisz! Ahoj! A teraz nasze dzielne... ...jednostki. Ty tu rządzisz! Ty tu rządzisz! Atakują nas! Ty tu rządzisz! Gorbuk! Z przyjemnością! Z przyjemnością! Ty tu rządzisz! Próbuję przychwycić nasze z kolei teraz transporty, tak? Na zaczekanie twoje, dziadu! Gorbuk! Chłopaki! Lokta! Może to... w ten sposób. I módlmy się, żeby nic tutaj nie podeszło. Chociaż nie powinno podejść, ale wiecie jak to jest. Dobra, czyli tą część mamy... Część wrogie potencjału mamy uszczuploną. I dobrze. Za chwilę będziemy też mogli budować pancerniki. Aczkolwiek na początku postawimy mimo wszystko na ulepszenie dla statków, żeby móc budować już statki z pięciopoziomowym maksymalnym ulepszeniem. No. Statek zbudowany! Ty tu rządzisz! Praca wykonana! To zmienia fakt, że tutaj główną rolę mimo wszystko będą odgrywać... Zagzag! Łodzie podwodne, nie? Co tutaj mamy? Dobuduje się jeszcze dwa i będzie dobrze. Zodok! Z przyjemnością! A tymczasem Cepelin. Niech zbada to, co wcześniej nie zbadałem. Statek zbudowany! No, to jest ogólnie dużo wrogich jednostek, nie? Jeżeli upiłujemy mu zęby po tej stronie... Dobrze, wiem, atakują. Aha, tu są wrogie jednostki. Dobra jest. Czyli najpierw zaczniemy od tej strony, bo to jest najbezpieczniej mniej więcej? No, okej, on mnie. Atakują nas! Ahoj! Kurde mol, to zasrane oko Kilroga. I to... Ahoj! No właśnie. I to... Komputer zsra tym na potęgę. Ale już niedługo. Już niedługo, a tym samym, moi drodzy, ja muszę zakończyć odcinek, bo się trochę rozgadałem. Więc, moi drodzy, w następnym odcinku będziemy powoli zajmować się niszczeniem infrastruktury nadmorskiej nieprzyjaciela i budować naszą flotę. Więc, jak mówimy z Vandelf, to było chyba w następnym odcinku. Na razie, cześć.
Powiem szczerze, że obawiałem się tej misji, a się okazuje, że nie jest taka zła do końca. Może być jeszcze gorsza, następne mogą być jeszcze gorsze. No ale zobaczymy. Na razie, cześć.